Sędzia jako ten główna postać w rozprawie pilnuje porządku przede wszystkim, jak i również czuwa nad takim porządkiem obrad, jak strony, kiedy strony powinny zadawać pytania, kiedy słuchać, w której kolejności. No i przede wszystkim jego zadaniem jest też wydanie racjonalnego i sprawiedliwego wyroku. Warto właśnie brać udział w takich rozprawach w ogóle, bo to pozwala pewne kwestie przećwiczyć, pewne kwestie już zapamiętać, jak się zwrócić do sądu, czy też do jakie role ma mecenas lub też radca prawny, więc to dużo, dużo pozwala, dużo daje. I później, jeżeli w życiu nas spotka taka rozprawa, gdzie będziemy musieli uczestniczyć, na pewno mniej stresu będziemy przeżywać. Na dzisiejszej rozprawie byłam adwokatem Krystiana Zafta, który w rozprawie był producentem pasz. Taka rozprawa uczy nas dużo. Dopiero podczas prób zorientowaliśmy się, jaką rangę ma każde słowo. W sumie dobór słownictwa i tych formuł wypowiadanych w czasie rozprawy, jak duże ma to znaczenie. W sumie dla rozstrzygnięcia, bo użycie złych sformułowań może nakierować drugą stronę na wykorzystanie czegoś przeciwko nam. W dzisiejszej próbnej rozprawie brałam udział jako prokurator. Prokurator jest osobą uczestniczącą na prawach strony w postępowaniu cywilnym. I z takiego uprawnienia dzisiaj skorzystał. Rozprawa prowadziła się pomiędzy producentem pasz a hodowcą szynszyli. Sprawa dotyczyła tego, że partii paszy była dosypana jakaś trutka, czego powodem była śmierć paru sztuk szynszyli. Po trudnej rozprawie powództwo zostało oddalone, a dobre imię mojego klienta nie zostało naruszone. Jest to laboratorium dydaktyczne stworzone na potrzeby studentów naszego wydziału, Wydziału Ekonomii i Zarządzania. W szczególności korzystają z niego studenci administracji. Służy ono do prowadzenia zajęć poglądowych związanych z działalnością sądów, z przebiegiem procesu sądowego. Zaznajomienie studentów z samym przebiegiem procesu sądowego, z układem sali sądowej, z podstawową terminologią, ale w takim zastosowaniu rzeczywiście praktycznym w całej tej scenerii, nawet z kwestiami takimi jak stroje czy zachowania w sądzie. Liczy się Politechnika.